O tolerancji i zapobieganiu dyskryminacji rozmawiali z uczniami pierwszego liceum ogólnokształcącego członkowie grupy Stonewall. Grupa na co dzień skupia osoby LGBT oraz organizuje Poznań Pride Week, jedno z największych wydarzeń w Polsce skierowanych do osób LGBT. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co to jest dyskryminacja, co to jest społeczność LGBT, jak sobie radzić z dyskryminacją, na co tak naprawdę te młode osoby nie muszą sobie pozwalać, bo to jest ważne, żeby wzmagać w nich taką świadomość tego, że dyskryminacja to jest coś, co absolutnie nie powinno mieć miejsca i oni i one mają prawo się przed tym bronić. Zajęcie odbyło się w ramach Dnia Tolerancji, organizowanego przez pierwsze liceum ogólnokształcące. Goście poprowadzili lekcje w klasach 3C i 2B zatytułowane Dyskryminacja. Czym jest i jak jej unikać? Spotkanie odbyło się z inicjatywy uczennicy klasy 3C, która sama zorganizowała całe wydarzenie. Czy często młodzież w wieku licealnym musi się mierzyć z dyskryminacją wśród rówieśników w internecie, czy nawet wśród dorosłych? No myślę, że na pewno tak. Badania pokazują, ostatnie badania Fundacji Batorego pokazują, że młodzież szkolna mierzy się głównie z dwoma problemami. Dyskryminacją ze względu na status materialny i drugą pod względem liczności jest właśnie dyskryminacja ze względu na orientację psychoseksualną. Jest to duży problem w dzisiejszych czasach wśród młodzieży na dużą skalę? Myślę, że jest to duży problem, ponieważ badania pokazują, że 70% osób homoseksualnych, młodych w czasie liceum ma myśli samobójcze, więc na pewno jest to duży problem. Ponadto w szkole stanęła tęcza, przy której uczniowie chętnie robili sobie zdjęcia.